No, zaległości na kanale, ohoho. Nie wiem, od czego zaczął się nadrabiać, więc zacząłem od przejrzenia, co tam ostatnio wydarzyło się w świecie wielkiego futbolu. No i z tego, co tam wyniuchałem, chyba uda się złożyć kolejny odcinek, chyba 9, przeglądu lig ujowych, czyli przypomnę, magazynu o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. A na początek pewnego spotkania, a będzie to liga, renomowana liga katarska. Zobaczmy sobie pierwsze 3 sekundy pewnego meczu. No i co? No i nic się nie działo, prawda? No ale dajmy im się rozkręcić, zobaczmy kolejne 5 sekund. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس لا 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 No i chyba się wystarczająco rozkręcili, nie? 8 czy 9 sekund spotkania Ligi Katarskiej i już przepiękna bramka. حارس المرمى خليفة الدوسري هذه الكرة الماضية هذه المحاولة. No z tego, co słyszałem, w Lidze Katarskiej teraz chodzą duże pieniądze. Sprowadzają niezłych piłkarzy, żeby podnieść poziom tejże ligi. No i od razu widać efekty. Ale skoro takie interwencje są sowicie opłacane, to ja mogę polecić golkipera na przykład zespołu polskiego. Jaskiniowiec Rajsko, to jest drużyna, która występuje w A-klasie, czyli w lidze siódmej. I zobaczmy sobie fragment spotkania Piast-Grodziec, właśnie kontra ten Jaskiniowiec Rajsko i interwencja bramkarza gości. No i sami powiedzcie, nadaje się do Ligi Katarskiej, dzisiaj nie nadaje. No dobra, zaczęliśmy od nieszablonowych interwencji bramkarskich. Teraz nieszablonowa decyzja arbitra. Ach, to było meczycho niezłe. Derby Sokołów. Sokół Ostróda, Sokół Aleksandrów. To trzecia liga, więc poziom całkiem wysoki. No ale w takim meczu jak Derby Sokołów musiało coś się wydarzyć. I się wydarzyło. Rzut karny. To jest rzut karny dla gości. No gospodarze nie byli zadowoleni po tej decyzji. Był czy nie? Był czy nie? No nie wiem, jakbym wyjął soczewki, to też bym pewnie karnego podyktował. No dobra, kontynuujemy wątek sędziowski. Ciekawe, czy pamiętacie taką akcję wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionów. Jest tam taka pewna osoba, pewien ambasador tej akcji, radzi sobie całkiem nieźle, ale ktoś mu chce pomóc. Ktoś mu chce pomóc i o dziwo jest to polska policja. Podczas jednego ze spotkań polskiej siódmej ligi, czyli A-klasy, w przerwie spotkania do sędziego głównego podeszli policjanci. I co chcieli? No chcieli wypisać mandat. Ale zakończyło się podobno na jakimś drobnym spisaniu. A mandat za co? Za to, że zawodnicy w pierwszej połowie używali podobno słów powszechnie uważanych za chujowe. I nie można. Nie można rzucać kurwami na lewo i prawo w trakcie spotkań piłkarskich. O tym już nieraz wspominaliśmy. No i policjanci postanowili zainterweniować. Bardzo sensowna interwencja, brawa dla polskiej policji. Można? Jeszcze jedna sytuacja sędziowska, no ostatnio dosyć popularna. W Czechach podczas meczu, to przykra sprawa, podczas meczu Ligi Juniorskiej sędzia złapał kontuzję. Ty wola! Mecz odbywał się w warunkach bardzo wiecznych. No i tak zawiało, że nie wiem, czy dalej zawiało tak kiedyś zawiało. To był faul? Teraz rzucał! Faul w bliskiej nocy. No mogło to się zakończyć naprawdę źle. Na szczęście zakończyło się bez żadnych szwów. Brawa dla arbitrów w ogóle za odwagę, że w takich trudnych warunkach atmosferycznych zdecydowali się poprowadzić spotkanie. No dobra, co teraz? No teraz, no ciekawe, czy poznacie to miejsce. To oczywiście wyspa, słynna wyspa Guam. Tam teraz nie ma rozgrywek ligowych. Grają teraz tam futsal.
No i tylko jedno spotkanie było dostępne tej ligi, no i to była w ogóle pierwsza bramka w tym spotkaniu, więc tak na zachętę całkiem niezła interwencja golkipera. Z tego spotkania guamskiego futsalu mam jeszcze jedną brameczkę, a z rzutu wolnego. Mur ustawiony bardzo dobrze. Nie gra liga teraz guamska, ale reprezentacja Guamu gra. I wiecie, co się porobiło? Że grali w eliminacjach, kurwa, nie wiem, do czego to są eliminacje, do Mistrzostw Świata? Możliwe? I grali z Buchutanem, z reprezentacją Buchutanu. I co się stało? Że Guam wygrał. Guam wygrał i to 5-0. No i teraz, tak mi się wydawało, że należy zainteresować się ligą buchutańską. No i zobaczyłem, co tam słychać w tej lidze. No i słychać całkiem, rozegrano na razie kolejek 11. No i jest taka drużyna, która się nazywa Puentrzolin chyba, nieważne. I oni oczywiście wszystkie 11 spotkań przegrali. Średnio tracą na mecz 9 bramek. No i postanowiłem zobaczyć wszystkie bramki z tego sezonu. No i co? No i oni rzeczywiście nie mają szans. No, popatrzcie, jak grają przeciwnicy. Jak się gra w piłkę w tym Buchutanie, no. No nie wiem, kto by to wyjął. Jeżeli takie strzały lecą w stronę bramki tego zespołu, to nie dziwnego, że oni po 9 bramek tracą na spotkanie. No tam jakieś tam delikatne błędy popełniają, no. No, mogliby na przykład poprawić wyprowadzanie piłki sprzed bramki. No mogliby. I jeszcze jedną sytuację z meczów tego zespołu chciałem pokazać. Rzut wolny. I mam pytanie, bo ja nie wiem, czy teraz tak można stawać w murze, czy nie można. Bo ja nie wiem, tam podobne jakieś przepisy się zmieniły. Coś pan Waldemar mi ostatnio tam pierdziaczył, że nie nadążam z przepisami. No nie wiem, można tak, czy nie można? No w każdym razie ta liga buchutańska to wygląda dosyć obiecująco. Jeszcze jedne fajne rozgrywki znalazłem. W Ugandzie, i to nie jest ta najwyższa liga Ugandy, bo tę ligę już tutaj poznawaliśmy, to jest liga uniwersytecka. I pewnie myślicie, że tam się nic nie dzieje, a tu dupa. Proszę bardzo, 3 brameczki z uniwersyteckiej ligi Ugandy, zaraz zobaczymy. Bramka numer 1. Back again to win Kasule. Back again to win Kasule na Bakuru. No i co, zła? Teraz bramka numer 2. I have a red of Pep's color by each goal scored. He scores! He scores! I na deser bramka numer 3. Najbardziej mi się podoba w tej Ugandzie, że kibice bardzo przeżywają te trafienia i od razu po golach wbiegają na murawę. Tam widocznie można. Jak jesteśmy przy ładnych bramkach, to jeszcze ładne gole z pucharów. Super Puchar Andory rozegrano. I tam takie trafienie z wolnego. Ładne trafienie, ale gówno dało. Drużyna, która tego gola zdobyła w finale Super Pucharu, przegrała. To jeszcze jedno będzie takie trafienie, co to gówno dało. Tym razem wędrujemy do Malezji. Puchar Malezji. W pucharze występuje na przykład drużyna BNTP, jakoś tak. Jest to drużyna, która zajmuje w lidze miejsce przedostatnie. I w pucharze gra tak. Patuar Muhairi. Selagi Muhairi berusaha satu hantaran Orzesz! Dilakukan oleh pemain muda Mukhairi Ajmal yang berusaha di sebelah kanan. To się chyba Rabona nazywa, nie? Puchar Malezji, ja pierdziel. Pertama gol yang technical cukup berkualiti dilakukan. No ale tak jak mówiłem, to gówno dało i tak ta drużyna odpadła, przegrywając spotkanie 2-1. No dobra, to już będzie chyba koniec tego odcinka, a na zakończenie coś z dupy by się przydało. A co powiecie na przykład na bramkę z dupy? Peci Bota. В Мигел, в който Будинов овладя топката, подаване към Укоки, центриране на Джоди Укоки. Франция, елеганция, але то всъщност не Франция, а то пухар Българи. Тен шал, но został określony jako Scorpion Kick. Для мен то просто шал дупо, но. No i tym miłym akcentem kończymy to wydanie
przeglądu likujowy. Jeżeli ktoś ma jakieś tam wypierdziaste rzeczy, które by pasowały do kolejnych odcinków, to ja proszę o kontakt. Jeżeli ktoś coś podeśle, ja to wykorzystam. No to będę nagradzał takie donosy uprzejme bonusem 50-złotowym do gry w Forbecie. I to tyle. A pod filmikiem standardowo pewnie będą reklamy. Ale to tak, wszyscy będą mieli mniej więcej w tej części ciała, co to ten zawodnik ostatnio strzelał. Ale pod filmikiem i w opisie, i w komentarzu te reklamy jakby co bardzo ciekawe są. Dziękuję.